pamiętam, że to było tak, że moja mama zauważyła na stronie Polonii, że jest nabór właśnie do szkółki. Zadzwoniła do trenera, wtedy trener też był na tak i tak to się zaczęło. Przyjechałem na pierwszy trening, można powiedzieć, na takie małe testy, które przyszedłem pozytywnie i tak to się zaczęło. Porozmawiałem z rodzicami, porozmawiałem z samym Marcinem, wyraził chęć pójścia tutaj do szkoły na Konwiktorskiej. No jak widać, po tylu latach nie żałuję. Do tej pory gra w Polonii, obecnie jest najlepszym strzelcem tego zespołu. Bardzo wszechstronny zawodnik, utalentowany, ze znakomitymi cechami charakteru, wiedzący, czego tak naprawdę chce. Przed każdą rundą ustawiam sobie jakieś indywidualne cele, które chcę realizować, bo wiadomo, że cel drużynowy to jedna, moje indywidualne cele to drugie. Jestem ambitnym zawodnikiem i cele stawiam sobie dość duże, no ale wydaje mi się, że realizuję je. Wiadomo, nie wszystkie, ale jestem z siebie zadowolony. Do Polonii sprowadził mnie trener Jakub Dębiec i pozwolił mi on trenować z rocznikiem 97 przez pół roku. Następnie trener Łukasz Chmielewski wyraził chęć, żebym trenował z centralną ligą juniorów. I zacząłem grać tak naprawdę już od drugiej kolejki właśnie z GKS-em Bełchatów, z którym wygraliśmy. Daniel awansował z zespołem na poziomie centralnej juniorów do półfinału Mistrzostw Polski, no, a teraz jest filarem obrony drugoligowego zespołu. Gra na pozycji bardzo odpowiedzialnego środkowego obrońcy. Zaznaczmy, że jest to zawodnik rocznika 9-7, który gra na poziomie drugiej ligi. Chłopcy akurat też, wydaje mi się, mieli trochę szczęścia. Po pierwsze, trafili na bardzo dobrą szkołę, na znakomitych pedagogów, na ułożenie tak naprawdę swojego planu pracy, treningów wyczynowych pod zajęcia edukacyjne. Trafili pod bardzo dobrą opiekę tutaj dyrekcji szkoły, dyrektora do spraw sportowych, plus dodatkowo pedagogów i nauczycieli, którzy byli bardzo przychylni do wielu tutaj kwestii. Dodatkowo trafili do klubu w bardzo dobrym momencie, w momencie, kiedy klub jako Polonia Warszawa bardzo mocno promuje wychowanków, chce promować wychowanków, chce promować zawodników, którzy chcą dla Polonii oddać serce. Starsi stworzyli nam tak jakby taką atmosferę i takie miejsce nam jakby znaleźli, że czujemy się w tym zespole mega dobrze i możemy tak samo rozmawiamy jak i ze starszymi, tak i z młodymi. Zespół jest przepełniony wychowankami Polonii, nie tylko tym właśnie, tylko tymi właśnie młodymi, jak Daniel Choroś, jak Małek, jak Sałczek, jak Marcin Kluska, jak Bazyliko Kot. To są wychowankowie tak naprawdę tego ostatniego okresu.